A teraz o ciekawym pilotażu skierowanym do osób starszych. Teleopieka dla wielkopolskich seniorów. Tak nazywa się projekt, w ramach którego 200 wielkopolskich seniorów korzysta z opasek bezpieczeństwa. W Poznaniu działa pilotażowy projekt dotyczący teleopieki. Program ma na celu wsparcie seniorów. Dzięki pilotażowi mają oni możliwość wsparcia ze strony ratowników medycznych, którzy całodobowo dbają o ich stan zdrowia, monitorują funkcje życiowe. Mówi Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzieje się tak za sprawą opaski bezpieczeństwa, którą osoba starsza ma przy sobie. Dzięki niej w sytuacji niebezpiecznej senior może połączyć się z ratownikiem i poprosić o pomoc. Pomyśleliśmy o tym, że seniorzy, którzy są aktywni, uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, na przykład na uniwersytetach trzeciego wieku, czy prowadzą działalność w ramach gminnych rad seniorów, często nagle podejmują decyzję o tym, że nie chcą już być aktywni, bojąc się o swoje bezpieczeństwo, że coś im się wydarzy, coś się stanie. Tłumaczy Marcelina Sadowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Opaska ma ich wspierać i pozwalać na dalsze aktywne życie. Z opasek korzysta 200 seniorów, wybranych z 20 gmin województwa wielkopolskiego. Jeśli projekt się sprawdzi, to program teleopieki zostanie rozszerzony. Jest to tak naprawdę przetarcie szlaku, ponieważ myślimy o rozwiązaniu długofalowym, obejmującym całe województwo. Wyjaśnia Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Program realizowany jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.